Jane, mam pytanie. Co to znaczy? Nie? To słowo, tutaj. Cyaueus. Cóż, powinieneś znać. Cyaueusy to Zeus. Więc co to znaczy? Postaram ci się zaraz to wyjaśnić. O, a może lepiej zademonstrować? Co to? Ktoś tu jest. Tutaj nie spodziewamy się eleganckich zaproszeń w kopertach. Chętnie przyjdziemy. Kiedy to jest? Jutro. Oczywiście przyjmujemy zaproszenie, musimy się przygotować. Jak należy się ubrać na takie wesele? Jakaż to wspaniała dla nas okazja, by lepiej poznać intrygującą kulturę szczepu Azylii. Oj, tak, tak. Żeby tylko wcześniej w drodze do tej kultury ktoś nas nie zjadł. Łzy, zachowaj na dzisiejszą imprezkę, twardzielu. Chyba spodoba im się nasz prezent. Na pewno, Jane. Jest fajny. Tak, ale może to trochę za dużo, albo trochę za mało, a może Azylii w ogóle nie uznają prezentów. Jane, jest świetny. To nie takie proste, Tarzanie. W każdej kulturze panują inne obyczaje i tradycje. Jeśli nie postąpimy zgodnie z tradycją Azylii, możemy obrazić całe plemię i popsuć uroczystość. Te tradycje mogłabym sobie spokojnie odpuścić. Ależ to jest przeurocze miejsce. Stać, to jest święto Azylii. Nie trzeba nam tu obcych. Mubiru! To moi przyjaciele, są zaproszeni. Wybaczcie naszemu Muviro. Jest bardzo nieufny. Wszystkiego najlepszego, Basuli. Miło was widzieć. Nie przyszliśmy za późno. Za późno? Nie, oby nie. Jedno jest pewne, mój drogi, że jesteś bardzo zdenerwowany. O, tak, bardzo. Nigdy przedtem tak się nie czułem. Wszyscy denerwują się w takim dniu. To całkowicie normalne. O, tak, tak, to prawda. W dniu, kiedy brałem ślub z mamą, dzień trząsłem się jak barani ogon. W dodatku z nerwów gadałem jak najęty. Plotłem trzy po trzy, co mi tylko ślina na język przyniosła. Tatusiu, nie teraz. Placuszki, o, przez cały czas myślałem tylko o placuszkach z dżemem. Teraz też bym chętnie parę zjadł. Niezły pomysł, co by na to? Stan małżeński nie jest wcale taki straszny. Tym w ogóle się nie martwcie, moi drodzy przyjaciele. Zaślubiny są problemem. Dlaczego? Jak wygląda taka uroczystość? Zobaczycie. O, mamo, już mnie bierze. A jeszcze się nawet nie zaczęło. Ach, popatrz, tatku, jaka śliczna ta panna młoda. Basuli, to szczęściesz. Przyjaciele, gdy byli małymi dziećmi, mój syn Basuli i Nao zostali sobie przyrzeczeni. Teraz nadszedł czas, by tych dwoje połączyć. Jednak zanim to nastąpi, Basuli powinien udowodnić, że zasługuje na tę wspaniałą żonę. Zgodnie z naszym obyczajem, Basuli musi przejść próbę. O mój Boże! Przepraszam. Proszę, proszę kontynuować. Basuli, nie jesteś zwyczajnym młodzieńcem. Pewnego dnia zostaniesz wodzem. Czeka cię próba wyjątkowa. Wyprawa na górę Tumbai. Ma tam swoje gniazdo orzeł. Wyrwiesz mu pióro i przyniesiesz je przed zachodem słońca. Jeśli nie zdążysz, będzie to znak, że nie jesteś godzien, by pojąć piękną Nao za żonę. Możesz wybrać jedną osobę, która będzie ci towarzyszyć. Wybieram Tarzana. To niedopuszczalne! Tarzan to obcy! Rada wyraża zgodę. Tarzanie, co ty na to?
Chcę pójść. Bracie, proszę, nie gniewaj się. Nie martw się. Niedługo wrócę. Na pewno. Ach, i tak się będę martwić. Ale niepokoję się też o Basuli i Nao. Czy taka ciężka próba to nie przesada? O ile pamiętam, mówiłaś, że tradycje trzeba szanować. Tak, rzeczywiście. Znowu masz rację. Powodzenia. Wierzę gorąco, że zdążysz wrócić tu przed zachodem słońca. Z piórem orła. Postaram się. Drzewo nie wpadło tu samo. Mam nadzieję, że zdążą wrócić na czas. Tak, na pewno. Swoją drogą to ciekawy zwyczaj. Wyścig z czasem w grze o niemal najwyższą stawkę. Wiecie, pod taką presją ja bym się chyba nie spisał. Nie obraź się, stary, ale ty się nie spisujesz pod żadną presją. Przepraszam na chwilę. Wybacz, że cię o to pytam, no, ale jak ty to znosisz? Wierzę gorąco, że wkrótce wszystko dobrze się skończy. Tak, tradycja jest przecież niezwykle ważna. Nawet jeśli nie jest zbyt miła. Czy ty i Tarzan też byliście sobie przyrzeczeni w dzieciństwie? O nie, u nas jest inaczej. Ja byłam dziewczyną z dobrej angielskiej rodziny i zgodnie z tradycją miałam poślubić przyzwoitego angielskiego młodzieńca. Nie wchodziło w grę, żeby Jane Porter zadawała się z dzikusem. Ale kiedy wsiadłam na statek, żeby wrócić do Anglii, zrozumiałam wreszcie, czego naprawdę chcę. Chcę przeżyć życie u boku Tarzana. Skoczyłam wtedy do wody i popłynęłam do niego. I nie obchodziło mnie już, co powiedzą inni. To sprzeciwiłaś się tradycji waszego plemienia? Tak, tak można powiedzieć, ale Tarzan jest tego wart. Mój Basuli też. Poślubię go tak czy siak. Poczekaj! Nie bądź gorącej wodzie, kompana! Zaraz, zaczekaj! Ja nie wiem, co za koszmar. Gorzej już chyba być nie może. Znaczy, że będzie lepiej. Na razie na to nie wygląda. Się, że to nie jest mój szczęśliwy dzień. To nie jest sprawa szczęścia. Te zwierzęta coś wypłoszyło. Nosorożce nie były same na tej górze. Nie mamy czasu na rozwiązywanie zagadek. Trzeba szybko znaleźć orła. Zaraz, szczerze powiem, Kiłazi, co jest nie tak z tą naszą tradycją? Proszę cię, Nao, przemyśl to. Wiesz, jak ja się wkurzam, zatrzymuję się i liczę do 100. Policzymy razem, dobra? 1, 2, 3... Kiłazi,
Chcę coś powiedzieć. Kiłazi jest teraz zajęty. Ta sprawa może poczekać. O czym to chciałaś rozmawiać, Nao? O dzisiejszej próbie. Basuli zostanie moim mężem bez względu na to, czy wróci z piórem orła, ogonem borsuka, czy z gołymi rękoma. Rodzinna granda! Sprzeciwiasz się tradycji naszego szczepu? Jeśli nie pozwoli mi ona poślubić mężczyzny, którego kocham, to tak. Ona tylko tak mówi, ale na pewno bardzo szanuje tradycję. Nie będę mojej przyszłości uzależniać od głupiego pióra. Ona ma rację. No świetnie. No normalnie jest coraz lepiej. Jeżeli nie uszanujesz starej tradycji naszego plemienia, wasze zaślubiny nie odbędą się ani dziś, ani nigdy. Tak nie można. Tu chyba zaszło drobne nieporozumienie. Ja na przykład przeogromnie szanuję tradycję Waziri. Nao też, prawda? Nie. Wiesz, Kiłazi, oboje jesteście zdenerwowani, co jest zrozumiałe. A ja jak się denerwuję, liczę wtedy do 100. Liczymy. 1, 2, 3. Zdejmijcie te dekoracje. Zaślubin nie będzie. Tarzanie, co to za miejsce? Nie jestem pewny. To cmentarzysko słoni. O nie, cmentarzysko słoni przynosi największego pecha. Nam przyniesie szczęście. Może nie znasz naszych wierzeń, ale ja znam. Przepraszam, nie chciałem cię urazić. Patrz. Orzeł. Znasz mowę zwierząt, każ mu tu usiąść. Jego język znam bardzo słabo, trzeba będzie go złapać. Tu musi być jakaś inna droga. Mamy wrócić przed zachodem. Coraz bardziej wątpię w to, że nam się uda. Wiedziałem, że mam pecha. Uciekaj! Nie ruszaj się. Mam nadzieję, że nie jest złamana. Ale strasznie boli. Dasz radę wstać? I co to zmieni? I tak przecież mój los jest przesądzony. Poczekaj. Ej, tam jest Basuli. No właśnie. Tarzan, czekaj. Muwiro? Wytłumacz mi, co tu robisz. Przez całe życie stoję w twoim cieniu. To ty masz zostać wodzem. Ty masz poślubić najpiękniejszą dziewczynę. Ale koniec tego. Jak nie wrócisz przed zachodem, ja zajmę twoje miejsce. To ty zrzuciłeś głaz? I wrzucił do rzeki drzewo. I przestraszyłem nosorożce. Jak mogłeś? Tak czy inaczej. Musisz przede wszystkim pokonać mnie. Przestań, jest ranny. Nie, Tarzanie. Nie mogę się teraz poddać. Muszę walczyć dalej. Taki Waziri mają zwyczaj. Kiłazi, proszę, ja tylko chcę przeprosić. Chyba to rzeczywiście ja ośmieliłam Nao, ale niechcący do walki z waszą tradycją. No i wyszło tak jakoś niezbyt. Ale to moja wina, tylko moja i dlatego chciałam bardzo szczerze, gorąco i uniżenie przeprosić. To marne przeprosiny. Ale bardzo szczere. A czy Waziri mają jakiś szczególny zwyczaj związany z formalnymi przeprosinami? Zostaw nas, nie wtrącę się. Poddaj się, Basuki! Nie, ja nie poddaję się nigdy. Ha!
Chyba postąpiłem słusznie, prawda? Tak, nawet on nie zasługuje na taką śmierć. Ale tego, co zrobiłeś, nie wybaczę. Od dziś nie należysz już do naszego plemienia. Odejdź! Słońce już nisko. Trzeba się śpieszyć. Basuli, los nam dzisiaj nie sprzyja. Tarzan, jak to dobrze, że nic ci się nie stało. Gdzie Jane? Chyba tam jeszcze ciągle, przepraszam. No jak? Dobrze? Pięknie. Przeprosiny przyjęte. Strasznie się martwiłam. Miałbym się spóźnić na nasze zaślubiny? No i tak nie ma już znaczenia. Twój ojciec je odwołał. Przykro mi. Co? Powiedziałam mu, że chcę cię poślubić bez względu na to, czy przyniesiesz pióra, czy nie. Wszyscy byliśmy nieco zdenerwowani. Chętnie wyrażę zgodę na wasze zaślubiny, jeśli przyniosłeś pióro. No, ma rację, ojcze. Co ma pióro do małżeństwa? Małżeństwo to przecież związek dwojga ludzi. Poślubię Nao i żadne pióro, żaden ojciec nie powstrzyma mnie. Więc nie przyniosłeś go? Żebyś wiedział, co myślę. Jesteście teraz mężem i żoną. Jakież to wzruszające. Weź się wgarść, narobisz nam obciachu, no. Przepraszam. Prezent dla młodej pary. Robienia gofrów. No jasne, jesteśmy wam wdzięczni. Oh, Jane, dzięki, wielkie dzięki. Co to gofrów? Nie mam pojęcia, chyba jakaś ich tradycja.